Siemanośko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj kolejny odcinek z widzami. Mamy tutaj troszkę widzów. No i co, będziemy dzisiaj grać, mam 75 HP i niewidzialność. I do wygrania będzie taka M4 obrońca dla osoby, która zdobędzie najwięcej frag. No i co, my już tutaj zaczynamy gierkę. Dobra, więc tak jak powiedziałem, mam tutaj niewidzialność, musicie się przywitać wszyscy teraz. Siemanko. Siemano. Dobra, i ogólnie sprawa jest taka, że muszę chyba chodzić w cieniach, bo tutaj mi się wydaje, że widać cień moich stóp. A no właśnie, dobra, więc po prostu muszę chodzić w takich przestrzeniach, gdzie tego cienia jest mało, albo po prostu przechodzić sobie między smokami i ewentualnie korzystać z granatów. Może nie granie w CS-a kilka tygodni robi swoje, ale dobra. Postaram się tutaj coś ugrać, chociaż jedną rundę honorową, żeby nie było siary. Dobra, wiecie ogólnie, że już plantuję bombę. O, patrz! Jak sprawdził. O, patrz jak granaty rzucają. No patrz. Zablokowałeś się chyba o mnie, nie? Wiecie, że idę już B. Plantować. Plantować? No ja już bombę. Ja już bombę plantuję. Jest, no wyścig szczurów to jest, nie? Więc... Czy ktoś by chciał info dawać, to ja nie wiem. A dobra, będzie chyba runda honorowa. No teleportuję, nie wiem co. Żeby nie było siary. Zapili się całą w to samo miejsce. Gdzie jest ostatni? Czuj tam. To z tego co teleportuję. Ja 100 was na resztę. Jezus Mary, dobra, mam rundę honorową chociaż. Więcej już chyba nie ugram, mi się wydaje. Patrz, jak go teleportuje, faktycznie. A, faktycznie. A to zebrał mi chyba 10, chyba coś takiego, nie? Dobra, druga runda jest. Straciłem chyba tylko te 10 HP, mi się wydaje, co wtedy ten. Chyba nie zdążył pisać. Zapomniałem, znaczy się. Ała. Zebrał mi całe 3 HP. Dobra. A bo to są dwa przejścia na longa, czy nie? Tak, dwa przejścia są. Uuu, ale mam teraz mało. Dobra, mam je cholera. Ała. Kurde, ale teraz tupi jak słonie, czy wy to słyszycie, czy nie? Dobra, najwyżej będziecie słyszeć. Jezus Maria. Patrz jak wyjechał. Wszyscy na tym longu się chyba usadziliście, nie?
obronić, to się gra, czy idzie. Rugged beat. Chyba na następny faktycznie trzeba jakiś serwer ogarnąć, nie? Ile kosztuje taki serwer do CS-a? Jak myślicie? A nie, możesz nawet darmowy hosting ogarnąć, nie? I będzie na pewno 100 razy lepiej niż tak. U mnie strzelę ci. No tak, ale wiesz, te 20-30 zł zawsze lepiej zapłacić, żeby ten serwer jakiś w miarę dobry był, nie? Dobra, powiedz mi, gdzie jesteś, Czajka? On jest tam i tu. Przy tobie. Bo ja właśnie wchodzę, plantować sobie... Kosa, Czajka. Ja właśnie chodzę na side'a, na A, plantować sobie bombę. Kakuję właśnie sobie na ten niebieski kontener. Plantuję bombę na longa. A ty chyba od CT idziesz. Pierwszy raz chyba nie oszukałeś. No widzisz? Mi się wydaje, że ty od CT idziesz. O, patrz, od shorta przyszedłeś jednak. W ogóle jaka tu jest ten? Odległość chyba większa mi się wydaje niż na normalnym daście. Od tego longa do CT chociażby. Albo po prostu takie złudzenie. Nie wiem. Ale dobra, nie jest tak źle mi się wydaje. Granaty już lecą, widzę. Musiał jakbyś coś strzelał przez bramę, było fajnie. A to co, dostałeś? Nie. Czy może, No mi się wydaje, że dostałeś chyba. Nie, dobrze mi się to wydaje. No pojęcie. Dobra, już idę. Dobra, czekam. Jak dobrze, że kupiłem sobie kałacha jeszcze wcześniej. A tu też nie da? Dobra. Ja zrotuję sobie w sumie. Tylko on wie, że mogę cofnąć. Mogę równie dobrze iść na tego longa. Po co mam cofać? Jezus Maria! Jak się wystraszyłem w ogóle? 3 rundy ugrać. Właśnie HP. Na tych 75 HP. To i tak dobrze. No chyba tak. A i myszka mi się ścięła teraz, ale dobra. Mamy to. Tu nie mogę smoka twojego podnieść. Ej, to jest dobre, nie? Wiecie co, wejdę w sumie sobie. O, chyba się zablokowałem o kogoś na midzie, mi się wydaje. Dobra. Będzie kosa. Czemu ja trafić nie umiem? Co jest? Ej, bez kitu, nie, wychodzę z tej gry. Nie! Ja nie wierzę w to! O Boże, dobra, mamy ostatnią rundę po Terro i zaraz zmieniamy się i ja idę do CT spróbować swoich sił. Ugrać jeszcze z 2 rundy. O patrz, chyba dostałeś czy stać by jednak. Teraz tak. O widzisz. O kurde, ale flash. Kurde, nic nie widzę, no. A o kurde, patrz, dostałem. No nie! No nie! Jezus Maria, nie! A moja gra po Terro to jest faktycznie coś. Dobra, no i lecimy tutaj już z drugą połową, tym razem po CT. Pamiętaj AKP. A właśnie, dzięki, że wspomniałeś. Wiesz co, fragmenty dodawane z tej pierwszej... tej... pierwszej połowy. Dobra, czemu by nie poszliście, tak pusto jest? A bo czemu by nie? A bo wy... A, idziecie longiem! No właśnie! Bo ja poszedłem B i już wchodzę wam od shorta. Aha! 92! A bo tu są automatyczne te... hełmy, dobra, no to wszystko wyjaśnia.
B poszliście. Patrz, no B idą. Ej, dobra, banan. Słyszałem jednego na B. Patrz, jak wchodzą. A cofnęli, zrotowali mi idą, jak wchodzą na B. A ja mam dam. Może? Może? Dobra, może na pewno przegramy tą rundę. Czemu w ogóle jesteś pierwszy z zeroma fragami? Bombę się plantuje, nie? Planter. Tak. Kurde, zgubiłem się w tym tunelu na co. No pa, znowu A będą wchodzić. Czemu tak tego A się uczepiliście? Ja mam specjalnie mam plecy zrobić. Żeście przestali chodzić. Dobra, no to już mam idę plecy. Spoko. No widzisz, mówię. O właśnie. Patrz! Ile granatów! Ty, zablokowałem się w drzwiach. Jeszcze mi się mieszka za ciebie. Można pantować? No nie, mieszka mi... Mi się zacięło, kurde, no dobra, no. Dobra, wiecie co, jak chcecie, że to A tak wchodzić, to wiecie co, ja też sobie to A z wami wejdę, że tak powiem. Jeszcze komentarz zapomniałem dać. Dobra. Patrz, teraz B poszli. Patrz. No ta. A, patrz, no. Kto P90 wojuje, ten P90 ginie. Patrz! Wieczu, dobra. Dobra, wiecie co? Przyszedł chyba czas na rundę eko, mi się wydaje. Zobaczymy, co teraz wymyślicie. A to będzie ciężko chyba. Dlaczego tak uważasz? Z takim karabinem albo PMM lepiej by dzisiaj grać na 5. Mówisz? No tak. Na pewno. Dobra, jak uważasz? Patrz, już rzucałem mołotowa na shorta. O, a co ja to mam? Albo w końcu słychać jak chodzę, ta? Czy nie? Tak mi się wydawało. A coś, ja się w smoku schowam. A dlaczego nie? No i 13 minus. A bo ja nie włączyłem HP znowu, dobra. Nieważne, dobra. Mam nadzieję, że to jakoś nie zaważy za bardzo. Na rundzie. A co jakbym wam powiedział, że ja już od B idę? Patrz, rotuję na B. Czy nie? Dobra, jazda. Gdybyś włączył HP, to byś zginął. A właśnie, bo ja idę do sen. Wtedy na początku. Minus 13 i... 13, ta? Całe życie na farcie, jak to się mówi. A właśnie. Musi mi chyba przypominać. No patrz jak to A się uparli, no. Uparli się chodzi to. To A taki fajny jest, nie wiem. Bombsite fajny. Jezus Maria, jak wszyscy z tego longa wylecieli na mnie. Kurde, znowu się zgubiłem. Ej, bez kitu, jak łatwo się w tym pokoiku zgubić na CT. Bez kitu. O właśnie, HP. Dzięki, że mi ktoś przypomniał. No c- Właśnie, HP. Jezus Maria. No patrz. Jak ganiają się wszyscy z tymi fragami. Dobra, i ostatnia runda być może tutaj zadecyduje o wygraniu przez któregoś z was skina, więc ja tutaj muszę się też postarać. Dobra, zobaczymy. A w sumie nawet będzie, jak będziecie tą bombę plantować, to w sumie ja mogę się chować.
i po prostu starać się nie zginąć, bo to też jest jakiś pomysł na grę. Dobra, to mam plan, po prostu będę się kampić. Na midzie na przykład, za boksami. O, właśnie HP. A to miłego planta. No, to wystarczy, że tutaj przeczekam sobie na tym longu. A nie, w sumie to ostatnia runda jest, to może jakoś ten. Widziałem. Aj, dobra. No i co, tak się prezentuje tutaj tabela. No i co, ja tutaj robię screena i trzeba wszystko dodać i zaraz będziecie mieli rozpiskę, jak to wygląda i kto wygrywa skina. Dobra, więc tak tutaj się przedstawia tabela, tam jedna osoba wyszła po tej drugiej połowie, bo miała problemy z serwerem. No i co, tutaj Oak Dog musi zagrać dogrywkę z Czajką i chyba po prostu wiecie co, zagramy sobie w szukanie kosy i ja będę po prostu spektował te osoby i pierwsza osoba, która znajdzie kosę, wygrywa właśnie tą M4 obrońca. Dobra, no i co, zaczynamy dogryweczkę. Tutaj chłopaki mierzą się w poszukiwaniu kosy i osoba, która wygra. Dziękuję. Znalazłeś? Tak, mam. Nie gadaj. No mam. Gdzie ją znalazłeś? No, nie zdążyłem nawet ten. Dobra, więc Czajka wygrywa tutaj drugi odcinek. Historyczny drugi odcinek z Grodzkiem z widzami. Ja już tutaj ci od rana wysyłam ofertę wymiany. M4. Obrońca, teraz gdzie ona jest? Dobra, jest tutaj z naklejkami. Ja już ci teraz ofertę wysyłam. Już potwierdzam tutaj na Steamie. Zaproponuj wymianę. No i co? M4 została już do ciebie wysłana. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku z gry z widzami o skiny, to zostawiacie oczywiście linki do waszych profili na Steam w komentarzu. Napiszcie swoje rangi. No i co? Być może to właśnie wy będziecie mieli szansę zakwalifikować się do kolejnego odcinka z gry z widzami o skiny. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i piona. Trzymajcie się, na razie.